mój świątecznej Lisbeth. Ta-da! Cześć kochani, z tej strony Wojty i ja. Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj specjalny odcinek na pięciolecie. Na pięciolecie V-Cosplay. Tak kochani, cosplayujemy już więcej lat niż 5, ale jako duet V-Cosplay jesteśmy po prostu 5 lat. Tyle działamy wspólnie, tyle razem występujemy. I jako, że w lipcu stuknęło nam właśnie równiutkie pięciolecie, postanowiliśmy nagrać sobie taki jeden sentymentalny film, taka szybka podróż przez nasze wspólne 5 lat. Co wspólnie udało nam się zrobić, co już zrobiliśmy. Co odwiedziliśmy i tak dalej. Generalnie na początku chcielibyśmy Wam wspomnieć, że jest duża szansa, że część przynajmniej osób kojarzy nas bardziej z grupy, z którą występowaliśmy wcześniej, czyli Lacrimosa Cosplayers. I w sumie właśnie dzięki występom wspólnym w Lacrimosie myśmy się poznali, więc jakby gdyby nie Lacrimosa, to nie byłoby V. Tak, poznaliśmy się w 2011 roku na B3 i mieliśmy wtedy prezentację z Shaman Kinga i możecie zobaczyć ją tutaj. I jako, że to też jest dosyć istotny dla nas element, to dlatego też w tym roku jako poboczny projekt na ICL, czyli coś co zabieramy na wybieg, to jest Shaman King. Nie są to dokładnie te same postacie, w sensie, no Wojtek robi tą samą. Tak. Ale ja nie, robię inną, wzięliśmy. Ale po prostu wróciliśmy do Shaman Kinga. Tak, wzięliśmy trochę inne stroje, ale historia zatacza powiedzmy koło. Tak, zatacza koło, jest to dla nas takie, taka lekka, sentymentalna podróż. Przygotowaliśmy sobie notatki, żeby się nie pogubić. I dosyć ważna sprawa, która utrudnia trochę zrozumienie logiki naszej. Rok mija od lipca do lipca. Więc teraz będziemy omawiać pierwszy rok, czyli lipiec od 2014 do lipca 2015. W pierwszym roku braliśmy udział w 4 eventach, w 3 konkursach, prowadziliśmy 7 atrakcji i zdobyliśmy 1 nagrodę i to była nasza pierwsza nagroda jako V Cosplay. I to nie była byle jaka nagroda. Generalnie gdzieś w okolicach lutego chyba to było. Nie pamiętam, jeżeli chodzi o daty, to gdzieś nie mogę powiedzieć. Gdzieś na początku roku znaleźliśmy konkurs od Sony na cosplay inspirowany Bloodborne'em, ponieważ to był akurat okres przed premierą. I akurat postanowiliśmy wysłać zdjęcia do Sony. I po paru miesiącach okazało się, że wygraliśmy. W sensie... Wygrali, znaczy Wojtek wygrał generalnie. Wygrał Wojtek, a że nagroda była dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą, więc w sumie można stwierdzić, że nasze jest wygranką, bo opłacało nam się to obu. Tak, i pojawiłem się z tej okazji na Japan Expo w Paryżu w 2015. I w tym pierwszym roku, oprócz takich wyjazdowych spraw, to założyliśmy sobie konto na World Cosplay i od tamtej pory na nim działamy. Teraz nasz drugi rok, czyli od 2015 do 2016. Tutaj braliśmy udział w 7 eventach, z czego najważniejszym jest chyba Runda Mithrilu, Roczna Legenda. Ze względu na to, że to był nasz event. Organizowaliśmy go ze znajomymi, także... I ja zajmowała się organizacją cosplayu, a ja byłem członkiem jury podczas konkursu. Poza tym również 5 konkursów, 1 atrakcja od I oraz 3 nagrody. Także dosyć bogaty rok i... taki z przytupem. Jeżeli chodzi o nagrody, to kochani, Tsuru 2016, Wojtek, szukamy Tsuru 2015-16. To jest nagroda za prezentację, gdzie byłam w cosplayu Chigare Kazamy, to była solowa prezentacja, na Tsuru Japan Festival 3. I taka sobie ładna statuetka jest na naszej półeczce. Druga nagroda, w sumie to nie jest taka typowo fizyczna nagroda, ale jest dosyć ważna, czyli to, że Wojtek zakwalifikował się do konkursu na Intel Extreme Masters w Katowicach. I wtedy chyba się tylko 15 osób zakwalifikowało, także my to traktujemy jako takie zwycięstwo, bo według nas to jest dosyć też dosyć taki ważny konkurs event. I fajnie. I prezentacja na Sakurakonie. Nie mamy nic fizycznego. Bardzo żałujemy, że ani nie mamy nic fizycznego, ani nie ma nawet nagrania z tego konkursu. Dokładnie. Mamy tylko i wyłącznie chyba 5 zdjęć i to jest wszystko, co mamy. A była to cudowna prezentacja z Edkami, gdzie to tańczyliśmy to mój koń. To mój koń. Nie, to mój koń. Także no niestety nie mamy nic, żeby wam pokazać poza zdjęciami. I tam była jakaś nagroda rzeczowa chyba, więc...
jakaś poduszka czy coś, tak nawet nie pamiętam, bo to była po prostu jakaś rzeczowa nagroda i jej fizycznie tutaj nie mamy. No nie wygrzewaliśmy, nie pamiętam co. Nie pamiętam co. No to jest minus tego, że nagrody nie są właśnie jakimiś taki typowo pamiątkowymi nagrodami jak medal czy statuetka, bo to potem się gdzieś gubi w życiu codziennym, a takie statuetki, puchary czy coś leżą i są i pamiętamy. Nie zapominamy o tym konkursie. Dokładnie tak, wspominamy zawsze. Nasz wspólny trzeci rok, czyli lipiec 2016-17, były jeszcze bogatsze eventy, bo było ich aż 9. Do tego mieliśmy 4 konkursy, 2 atrakcje i 2 nagrody, czyli mamy 50% wygranka na dany rok. Jeśli chodzi o nagrody, to jedną z najważniejszych nagród dla mnie jest ta oto szyba. Jest to pierwsza moja nagroda za strój. I dlatego jest dla mnie taka ważna, bo wcześniej typowo za strój niczego nie wygrywałam, jak już to były to prezentacje grupowe lub solowe, ale za strój była to pierwsza moja nagroda. Więc jest dla mnie bardzo ważna. Jest to pierwsze miejsce, więc to też jest ważne w momencie, kiedy jest więcej miejsc, bo czasami jest tylko jedna nagroda za strój i tyle, a tam były 3 miejsca, więc to jest pierwsze. I do tego również bardzo ważna nagroda, której fizycznie nie posiadamy, bo nic nie było dawane za to. I z jednej strony można to nazwać nagrodą, z drugiej nie do końca, ale wybraliśmy w czasie Magnificonu udział w konkursach, eliminacjach do 4C i tam był jeszcze ten drugi, to też był ICL wtedy? To też był ICL. I zostaliśmy rezerwowymi w 4C, więc fizycznie jakby, no nie wygraliśmy, ale z drugiej strony bycie rezerwowym to też jest coś mega wyróżniającego i też bardzo, bardzo mega się z tego cieszyliśmy, bo to już był dla nas taki znak, że no idziemy do przodu, że wcześniej nie było nic, a teraz już jesteśmy rezerwowymi, czyli gdzieś tam była lampka, że mamy szansę, żeby kiedyś z tych rezerwowych iść wyżej. Spoiler, udało się. Ale nie uprzedzajmy faktów. Dokładnie tak. I w tym roku też założyliśmy Instagrama, więc zaczęliśmy jeszcze bardziej i social media. I czwarty rok, od 2017 do 2018, chyba jeden z naszych najbardziej aktywnych. Tak, jeden z najbardziej aktywnych, zdecydowanie. Tak. Aż 9 eventów i aż 7 konkursów, także mega, mega zaangażowaliśmy się w tym roku. I ja jurorowała na Asukonie 2017. Dokładnie tak. Było to moje pierwsze jurorowanko. Dodatkowo również 2 atrakcje i aż 5 nagród. Dokładnie wow. Tak. 5 nagród, więc to jest naprawdę bardzo bogaty rok. I jeśli chodzi o nagrody, to po pierwsze, była to nagroda za prezentację na Mochikonie. Razem z Joro byłyście jako Sophie i jako Bella? Dobrze. Tu jest ironia sytuacyjna, ja byłam solistką. To jest prezentacja solo, ale występowałam z Joro. Ja uważam, że Wojtek powinien dostać nagrodę za Szwedkę na scenie, bo on był bardziej solistą niż ja, ale jakby to nie ja decydowałam, więc szanuję, że wygrałam nagrodę za prezentację. Ja myślę, że wygrałaś nagrodę dlatego, że nie rozrzucałaś jedzenia po scenie. Posprzątaliśmy to jedzenie ze sceny, tak? Tak. Nie zostało tam ani trochę sera. Drugą nagrodą jest, co jest? Asukon. Aha, to jest bardzo specjalna nagroda. Bo jak wiecie, kiedy jest się jurorem, to nie startuje się w żadnym konkursie. A mimo to dostałam nagrodę. Była sytuacja, w której, no wiadomo, jak są jurorzy zapowiadani na event, to jakąś taki tekst się o nich pisze, tak? Najczęściej wygląda to chyba tak, no przynajmniej ja tak zawsze robiłam i słyszałam od innych, że no cosplayer najczęściej o sobie sam co nieco pisze i dopiero w momencie, kiedy on ma problem, żeby coś o sobie napisać, to wtedy wymyśla to ktoś inny. No i ja o sobie napisałam co nieco. Między innymi napisałam, że powinnam dostać medal z kartofla za nierozpoznawalność jako cosplayer, mimo wieloletniego stażu na polskiej scenie cosplayowej. I wyobraźcie sobie, że dostałam tą nagrodę. To jest oto nagroda ziemniora za nierozpoznawalność i dostałam ją od cosplayerów. I to było tak przekochane i tak przesłodkie. No, może widzicie, no ziemnior jest i jest dla mnie ważny. Uśmiecha się. Uśmiecha się. To naprawdę, to był tak miły i sympatyczny gest rozczulający, że to była magia w tym konwencie. Kolejna nagroda i to była nagroda za strój, który stwierdziłam, że niedługo jest event i w sumie wezmę jakiś prosty strój, który się szybko zrobi i wybrałam Keepera z The Evil Within.
i brzmi to absurdalnie, ale tak, to był jeden z prostszych strojów, jakie w życiu zrobiłam. Bardzo gładko poszedł. Nie było żadnych problemów. Był tani, był w cholerę tani w wykonaniu. To jest w ogóle też magia, bo tam to jest karton. Ludzie, to jest karton. Większość tego kartonu to w ogóle jest recykling i moje obrazy ze studiów, które były tak szpetne, że się nie dało na nie patrzeć, przerobiłam na kipera. Działa. Działa, działa. I moja nagroda wygląda w ten sposób. Tu mam dedykację na dole od różnych ludzi, którzy byli ze mną na evencie. No i była to nagroda pieniężna, więc jakby pieniądze wydałam i zostało mi to. Ale przynajmniej coś zostało. Dokładnie tak, trzymam sobie to na pamiątkę. Chciałam to dać nawet w ramkę, ale skończyło się na tym, że cały czas trzymam to w tym rulonie i już się to do ramki nie nadaje, ale jest. I sobie cały czas trzymam to w tym rulonie. Następna nagroda, szczególnie dla mnie dosyć ważna, ponieważ to jest moja pierwsza nagroda, którą dostałem na konwencie. Jest to nagroda za prezentację solową z Tsuru. Byłem wtedy Okurikarą i naprawdę mega się cieszyłem z tej nagrody. Technicznie rzecz biorąc, ona była tak samo solowa jak moja z Sofii. No tak, no. No tak. Ale jest to dopuszczane w konkursach jak najbardziej. Dokładnie tak. Można mieć w polskich konkursach supporta na scenie, który odgrywa jakąś rolę, więc nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli ta osoba nie startuje jakby w konkursie. Myślę, że być może ten temat poruszymy w jakimś filmiku wkrótce, no, także zobaczymy. Zobaczymy, ale to jest faktycznie ciekawy temat do poruszenia. W każdym razie solo prezentacja na Tsuru. I ostatnia nagroda, i tutaj też nie mam żadnej fizycznej nagrody, nie pamiętam dlaczego. Po prostu jej nie mam. To nagroda za strój w konwencji na X-Masie 2017 i był to strój świątecznej Lisbeth. I tak samo jak ten rok był aktywny dla nas jako jeżeli konwenty, to również działaliśmy dużo w internecie i założyliśmy naszą grupę na Facebooku Pracowinia. Link w opisie, zapraszamy, zachęcamy, dużo fajnych rzeczy tam wrzucamy. Również założyliśmy stronę na Ko-fi, na którą możecie zawsze podrzucać nam coś. Kawusie! Kawusie. Kawa jest bardzo potrzebna przy cosplayu. Tak, będziemy wdzięczni za każdą jedną kawusię, nawet najmniejszą. Nawet najmniejszą kawusię, dokładnie tak. No i dzięki temu, że założyliśmy kanał na YouTubie, możecie nas teraz oglądać, bo w tym właśnie roku założyliśmy nasz kanał, który prężnie się rozwija. Boże, ile to czasu już działamy na tym YouTubie. Już rok? No, to już prawie rok. No i przechodzimy, kochani, do ostatniego roku, piątego, który zamykamy w lipcu. Czyli wiecie, teraz od sierpnia liczymy już szósty rok. I w tym piątym roku cosplay byliśmy na 9 eventach, czyli utrzymujemy ten poziom ilości eventów. Braliśmy udział w 6 konkursach, ale były też 2 występy poza konkursem. I też wytłumaczę, o co chodzi, bo to taka zagwozdka. I jedno jurorowanko, czyli to było moje drugie jurorowanie na konwencie YukiCon. Zero atrakcji, bo w tym konkretnym roku już postawiłam tak bardzo na cosplay, że już nawet nie miałam siły i chęci na prowadzenie atrakcji. Ale być może się to, kochani, zmieni i wrócę do tego. No i mamy, kochani, 2 nagrody. Pierwszą nagrodą jest słóweczka z Asukonu za prezentację Micro Ice'a z Galactic Football. Dokładnie tak. To jest specjalna nagroda Wojtka. Ja w ogóle uważam, że to jest jego najlepszy strój, najlepszy występ solowy, więc ja uważam, że ta osoba mu się jak najbardziej należała. Tak, i bardzo dziękujemy Sono za podłożenie głosu pod prezentację. Naprawdę, Sono, jesteś... Sono, gdyby nie ty, nie byłoby tej prezentacji! Jest. I kolejnych 2. Kolejnych. Zakładujcie to! Kolejnych 2! Bo jednej jeszcze nie było. No i najważniejsza rzecz, czyli nasz ostatni sukces na Magnificonie, czyli ICL. Jesteśmy finalistami ICL-a, lecimy do Madrytu i będziemy reprezentować nasz kraj, więc to jest dla nas najważniejsza nagroda. I wracając jeszcze do jednego aspektu, który poruszyłam, czyli 2 występy poza konkursem. I są to moje 2 występy poza konkursem i chodzi o to w tym, że brałam udział w występie na scenie razem z Lorian i Hoshi. Ale nie startowała w konkursie na strój. A to ze względu na to, że po prostu z różnych przyczyn techniczno-wysyłkowych, bo nie przyszły mi niektóre elementy, nie zdążyłam go skończyć i no nie ma sensu występować z niekompletnym strojem.
a że nie lubię bardzo wystawiać grupy w momencie, kiedy są umówione na występ, no to po prostu występowałam z nimi na scenie jako aktor w połowicznym stroju, ale występowałam, więc dlatego ja to liczę, to są dwa występy poza konkursem, no bo byłam na scenie, nagrane mam występy, ale no nie było to w konkursie. Przez te 5 lat bardzo duży postęp poczyniliśmy. Dużo nowych rzeczy się nauczyliśmy. Dużo nowych rzeczy, zaopatrzyliśmy się w dużo nowych narzędzi, które nam teraz służą. Dużo technik poznaliśmy nowych, a niektóre nam towarzyszą od początku i z uporem maniaka je stosuję. Witaj tekturę i glino. Nikt tego nie robi poza mną. To jest masochizm. Tak, i mamy nadzieję, że tą naszą wiedzę, którą nabyliśmy przez 5 lat, będziemy również wam przekazywać na naszym kanale. Dużo różnych poradników, recenzji. Będziemy mówić też o wielu różnych rzeczach podczas prelekcji. I teraz, kochani, taka trochę mniej przyjemna informacja, ale mamy nadzieję, że jakoś ją przełkniecie. A mianowicie, to jest ostatni film na kanale. Przez jakiś czas. Z tego mieszkania. Z tego mieszkania. Dokładnie tak. Sytuacja wygląda tak, że w tej chwili mamy bardzo, ale to bardzo dużo pracy związanej z ICL-em. Jest to bardzo intensywny okres, bo pracujemy nad de facto 4 różnymi strojami. No i chcąc nie chcąc, niestety nie mamy tyle czasu, żeby móc regularnie wrzucać filmiki, co jednak udało nam się utrzymać przez jakiś czas. Po przemyśleniu sytuacji stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamknięcie takiego pierwszego sezonu na naszym kanale. Nazwijmy to pierwszym sezonem. Zrobić sobie chwilę przerwy, żeby przede wszystkim poświęcić cały ten czas na kończenie kostiumów na ICL. A po drugie, bardzo ważnym aspektem jest też to, że praktycznie zaraz po powrocie z Madrytu będziemy się przeprowadzać. A co za tym idzie, jeżeli człowiek planuje sobie remont na tydzień, to na pewno potrwa co najmniej miesiąc. Tak samo jak z robieniem cosplayu. Rzeczy lubią się przedłużać. Dokładnie tak, więc jak widzicie, jest to ostatni filmik tutaj, w tym jakby nazwijmy to dumnie studiu. Studiu, które jest naszym pokojem do życia i do robienia wszystkiego. Będziemy się przeprowadzać do większego mieszkania, gdzie będziemy mieli osobny pokój przeznaczony tylko i wyłącznie na nagrywanie. Także mamy nadzieję, że kiedy wrócimy do was prawdopodobnie w listopadzie, mamy nadzieję, że od początku listopada ruszymy pełną parą i do was wrócimy, to mamy nadzieję, że właśnie od tego listopada no po prostu podniesiemy bardzo wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o jakość nagrań i tematykę nagrań, bo uwierzcie mi, że mam grubą listę rzeczy, którą chcę dla was nagrać i to jest naprawdę masa materiału. Ja mam chyba już materiałów na rok do przodu, zakładając, że publikujemy jeden na tydzień. Więc to jest naprawdę bardzo obszerny temat, pomysłów nam nie brakuje, ale no niestety teraz brakuje nam czasu, a potem przy przeprowadzce też tego czasu będzie brakowało, no bo wiadomo, że to wszystko trzeba przewieźć, przygotować, wyremontować, poukładać, posprzątać. A uwierzcie mi, że sam cosplay, żeby gdzieś poupychać. Tak, który jest wszędzie. Faktycznie nurkujemy teraz w cosplayu, bo wszystko jest wszędzie. Dokładnie tak. I nie ten kod nam się udało w miarę wysprzątać na potrzebę nagrania. Tak widzicie, że nawet Bason już stwierdził, że nie będzie wychodził, czy Heniek nie wychodził już z Basona, stwierdził, że On już nim zostanie. Jemu się podoba bardzo Bason. Ta jego smutna buźka to jest część charakteryzacji, to nie jest jego prawdziwa mimika. On nosi zentaj teraz, spokojnie. Tak, to jest zentaj. On się cieszy z tego, z nim jest wszystko w porządku, jest głodny. Tak jak my. I jeszcze tak, kochani, jako że będziemy na Asukonie w sierpniu, czyli w sumie niedługo, za dwa tygodnie. Jedziemy na Asukon, to na pewno jeszcze możecie się na kanale spodziewać relacji z Asukonu. Także nie jest to tak typowo ostatni filmik, jest to ostatni filmik w studiu. Ale jeszcze po Asukonie możecie się spodziewać właśnie relacji. I mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich przypadkach uda nam się nagrać nasz występ na Asukonie, bo zamierzamy wystartować w cosplayu. Tak, jesteśmy psychopatami, zamierzamy występować na Asukonie w momencie, kiedy mamy miesiąc później cel. Ale jako, że no, robimy już strój na wybieg, na ICL i one będą gotowe i w sumie przydałoby się, żeby one były już gotowe wcześniej, więc tak Asukon jest dobrym deadline'em, to po prostu zobaczycie nas w strojach Jun i
Lena. I mam nadzieję, że przygotowaliśmy dla was bardzo fajny występ i że będzie się wam podobał. No i mamy też nadzieję, że uda nam się przygotować jakiś materiał z ICL-u. Mam nadzieję, że się uda. A jeżeli nie, to będziecie mogli śledzić nas na Facebooku i na Instagramie, gdzie na pewno będziemy wrzucać jakieś zdjęcia, jakieś relacje i tak dalej. Tak, mam nadzieję, że przynajmniej w ten sposób. Jeżeli nie film, to też wszystko zależy od tego, jak będziemy stać z czasem. Bo jak wszystko będzie tak naprawdę... No wiadomo, będziemy się stresować jak głupi. Ale selfieki pewnie będziemy trzaskać, więc na pewno będziemy je gdzieś wrzucać. Tak, i będziemy chcieli was zachęcić, żeby brać udział w takich konkursach, bo to jest całkiem fajna rzecz. No, kochani, coś mało w takim startujecie. Trzeba więcej się zgłaszać na konkursy. Tak, zauważyliśmy, że... No, jest straszny spadek. Jest straszny spadek w tym roku, jeżeli chodzi o uczestników konkursach i no chcieliśmy was zachęcić bardzo, występujcie. Żebyście... Występujcie! Naprawdę bawcie się tym, to jest fun. Fajne! To jest fajne! A jak wam ktoś coś hejtuje, to... To napiszcie do nas, to my opowiadamy! Nie ma takiego hejtowania, jak chcecie hejtować, to hejtujcie grubych. Najłatwiej się hejtuje grubych. Albo ludzi z Sosnowca. Proste! Proste. Dobra kochani, na tym skończymy nasz filmik. Mówię, to jest taka sentymentalna podróż pięcioletnia i bardzo ważna informacja a propos tego, że właśnie będzie ta przerwa. I na tym skończymy filmik. Zapraszamy was na nasze social media, bo tam nadal będziemy aktywni, więc to, że tutaj nie ma filmów, nie znaczy, że nie będzie nas na Facebooku, Instagramie, World Cosplay, Coffee i tak dalej. Także zapraszamy na was. Na tym wszystkim będziemy, także tam was serdecznie zapraszamy. W tej chwili praktycznie codziennie wrzucamy zdjęcie progresowe albo z Shaman Kinga, albo z Fortnite'a. Tak. Mniejszy, większy progres, ale zawsze coś tam jest. Coś znaleźć. Codziennie, a jak czasami się nie zdarzy, żeby wrzucić, to potem na przykład wrzucamy zbiorczy, bo ostatnio wrzuciliśmy fajne zbiorcze zdjęcie z Lenem, bo dużo pocisnęliśmy jednego weekendu. Także odsyłamy was tam, zapraszamy was jeszcze po Asukonie tutaj na relację z Asukonu i do zobaczenia naszej prezentacji, bo postaramy się też tu również wrzucić, a potem będziemy się widzieć w nowym studiu. W nowym studiu w paa... Albo w listopadzie. Do zobaczenia i pa pa! Pa, na razie.